недельку до второго я уеду в Комарово поглядеть отвыкшим глазом на Балтийскую волну. И на море буду разом кораблем и водолазом сам себя найду в пути, если часом затону. На недельку до второго я уеду в Комарово сам себя. Dzień dobry lub dobry wieczór, zależy jak to, co i jak. No, to lecimy, słuchajcie. Lecimy w takim razie z Atomowym. Lecimy z Atomowym. Jaki nam tu odcineczek wyjdzie, zobaczymy. Kawka jest. Kawka jest, można działać, słuchajcie. Ej, kontynuuj. Aha, my mieliśmy opuścić ten kompleks jakiś, nie? Co tam z tą babką gadaliśmy. Zapomniałem, jak ona miała. Dawno nie było odcinka, nie? No tak, wyszły takie sprawy. Aj, no nieważne, ale dobra. Ale ważne, że sobie opanujemy teraz chociaż jeden odcinek. Taki właśnie na... A kiedy to będzie? Na wtorek. Bo wtorkowy odcinek mamy. Wtorkowy, trochę się ściemnie. Ładuj się. Jeszcze kusi mnie ta nowa broń, ten projekt, który odkryliśmy do tej nowej broni, która jest na menu gry, albo menu. Ale tamten mi się na razie za bardzo podoba. Ma tą funkcję rzucania. No dawaj. No i wieczorami na razie będziemy Diablo 4 ogrywać, więc też spokój obce, sama cię. Żeby nie było, że ciągle tak to samo. I tak było, majorze. I tak było. Przemyśl to, tymczasem ja postaram się zhakować windę, która nas stąd zabierze. O, a to ja nawet nie wiem, czy to tak nie jest zapisane, że teraz mi się to właśnie nie będzie pokazywało. Teraz słuchasz, skurwielu? Majorze, o, właśnie. Ja nie mam danych na temat tego zdarzenia. Próbujesz zrobić ze mnie idiotę, co? Witaj w klubie. Jak to nie masz danych? Od początku o wszystkim wiedziałeś. Nie bez powodu nazywasz się Charles, co? Jesteś Chariton Zacharow, Tymendo. Takie wprowadzenie. Masz wytłumaczenie, co? Nie ma czego wyjaśniać, majorze. Sam jesteś wprowadzenie dla mnie z poprzedniego taki Charles, odcinka. Tak jak ja jestem dla ciebie kimś zupełnie obcym. Najpierw Sechenov mnie zamordował i zrobił ze mnie polimerową maź, a potem zorganizował ci pranie mózgu i tobą manipulował. Jak miałbym któremuś z was ufać? Dlatego udawałem gadającą rękawicę, żeby zobaczyć, na czym stoi. No dobra. W sumie chyba zrobiłbym to samo. To co teraz zrobimy? A co nam pozostaje, Sergiej? Jesteśmy przyjaciółmi i obaj znamy prawdę. Musimy wrócić do Sechenova, naprawić tę niesprawiedliwość i zemścić się za to, co nam zrobił. Chyba masz ja rację. Myślałem, że tu się pokazywało coś na tym ekranie. Trzeba wymierzyć sprawiedliwość. Jesteś dobrym człowiekiem, majorze. Przykro mi to mówić, ale jesteś pierwszym żyjącym przykładem zwykłego ogniwa w sieci Collective. W poniedziałek wszyscy, którzy przeszli polimeryzację, będą równie ulegli jak ty. Cholera, nie mogę do tego dopuścić. Słuchaj, przecież to ustrojstwo, urządzenie myśl. Można zdjąć. Niestety, to nikogo nie ocali. Jedynie pogorszy sytuację. Jak to? Ponieważ wszystkie wasze myśli są bezużyteczne. Sygnały z polimeryzowanych osób będą przesyłane do robotów i innych urządzeń przez myśli, ale to nie one czynią z nich część kolektywu.
Myśl można usunąć, ale to jedynie uniemożliwia danej osobie wykonywanie połączeń i wydawanie maszynom poleceń. To jak Sechenov będzie wszystkich kontrolować? To zastrzyk neuropolimerowy przyłącza ludzi do kolektywu. Zagnieżdża się w mózgu i na stałe łączy go z siecią neuronową. Efektu takiego zastrzyku nie da się odwrócić. Każdy, kto go otrzymał, już na zawsze stanie się częścią kolektywu. A ja byłem żoną. Bardzo mądra gra. Jak ona miała na imię? Jekaterina. I nie spodoba ci się, co teraz powiem, towarzyszu majorze. Już to słyszałem, ale wątpię, by cokolwiek mnie teraz zaskoczyło. Oboje służyliście w jednostce Argentum. Jekaterina, a dla ciebie Katia, była doskonale przeszkoloną agentką. Osiągnęła znaczące sukcesy w balecie, którego uczyła się od dzieciństwa, jak i w sztukach walki. Balet i sztuki walki? Chcesz mi powiedzieć, że metalowe bliźniaczki szefa... Nie ma mowy, zmyślasz! Szef w życiu by czegoś takiego nie zrobił. Spójrz na mnie, towarzyszu majorze. Po śmierci moją świadomość umieszczono w tej rękawicy. Po śmierci twojej żony jej świadomości nie udało się uratować. Ja myślałem, że się zapisało, ale się jednak nie zapisało w tym momencie. W matrycach swoich ochroniarzy. O jest... skwary... Ja pierdolę, niemożliwe! Czeka, majorze. Możesz Dobra. Się stąd wydostać. To come on. Chcesz poszukać czegoś jeszcze? Nie, chodźmy. Dobra, chodźmy. Komunizm 2.0. Tak. Bardzo mi przykro, że musiałeś przez to wszystko przejść. O, cholera! Znowu się za... Nie, tylko nie teraz! Nie tutaj! No, będę w jakichś takich dziwnych... dziwnych miejscach? Czekajcie, jedną rzecz muszę sprawdzić. A, no to to było, okej. Okay. O! Wszyscy jesteśmy potworami. Ile razy... Takie... Takie trochę diabolo. Zrobimy z tego spina ekranu. Może akurat to się nada, a może nie, nie wiem. Całe życie poświęciłem na poskładanie tych fragmentów. Ze sobą poszczególnych fragmentów. A kiedy układanka była ukończona, znalazłem książkę, której teraz nie mogę podzielić. W jakimś układzie krwionośnym chodzę, czy o co chodzi? Poświęcają się na mózg. Na drugim końcu świata bawią się pieniędzmi, a na naszym bawią się władzą nad masami. Nauka. Te kompletnie na czuja. Kawałeczki łupionych, których nikt nigdy nie przeczytał. Z aktualnie istniejących systemów społecznych nie pozwala ludzkości w pełni się rozwinąć. Roboty harują za nas. Pozbyć się nierówności i kłamstwa. Dać ludziom swobodę wyboru. Przyspieszyć ewolucję. Dzielić się wiedzą ze wszystkimi. Połączyć umysły w jeden wielki kolektyw. Wtedy nauka zacznie płynąć przez umysły. O tak. A mogę jeszcze pogadać sobie, chłop, nie? Ciekawe, czy moim zadaniem było właśnie dojść do tego kotka? Krótki odcinek, 9 minut pasuje, nie? Nie no, lecimy dalej. Doktor Sechenov właśnie zorganizował konferencję, podczas której stanowczo zaprzeczył plotkom o awarii robotów cywilnych w zakładzie 3826. Infrastruktura pracuje pełną parą. W końcu do nas wróciłeś. Babcia. Nieźle oberwałeś, co nie? No, brakowało, a zostałbyś tam na dobre. Gdzie? Ty mi powiedz. Skąd mam wiedzieć, gdzie jesteś myślami podczas tych ataków szału? Był z ciebie dobry chłopak, kiedy jeszcze żyła moja córka, ale od czasu jej śmierci w mgnieniu oka potrafisz zupełnie stracić panowanie nad sobą. A potem wszędzie krew i powyrywane głowy. Babcia Zina. O czym ty mówisz? Jaka córka?
Moja Katia. Nasza całkiem Katia. Przypadkiem mam zdjęcie jej na stoliku. Kobieto, jaka znowu Katia? Dla mnie to córka, a dla ciebie? Jekaterina Nieczajewa, pseudonim Blesna, członkini oddziału sił specjalnych Argentum. A więc ty jesteś... Jestem twoją teściową, Matole. Pracowaliście dla Seczenowa, aż dopadli was ci terroryści w Bułgarii. Katia no miła. Żyła, a potem Seczenow zmienił cię w potwora. Tak, słyszałem coś podobnego. To czemu jeszcze tu siedzisz, skoro słyszałeś? Od tamtej pory stale cię obserwuję. Wierzyłam, że musiała w tobie zostać odrobina człowieczeństwa. Przykro mi, nie miałaś racji. Moja przeszłość, teraźniejszość, wszystko przepadło. Chwila, a gdzie Larisa? Teraz to już wszędzie. Przez ciebie rozpłynęła się w powietrzu. Kurwa. Zrobiła mnie... Masz jakąś spluwę, kobieto? Oczywiście, że mam. Jeszcze się pytasz? Nawet chochlę. Jaką byś chciał? Wszystko jedno. Weź i odstrzel mi łeb. Świetny pomysł. A palnij sobie w ten pusty łeb. Uspokój się, kobieto. A Seczenow zrobi nam wszystkim bezmyślne marionetki. Najpierw w Związku Radzieckim, a potem na całym świecie. Dobra, zrozumiałem. Skoro zrozumiałeś, to wstawaj. Dam ci tyle broni, ile tylko zechcesz. Tylko mi obiecaj, że poślesz te kanalie do piachu raz na zawsze. Seczenowa czy Larisa? Co jest? Mowę ci odjęło? Słuchaj, starszych majorze, za czyny towarzysza Seczenowa należy się odpłacić. A to co do cholery, Sergiej? Jakby to wytłumaczyć, to ja, Kariton Zacharow. Kariton? Ty żmijo, to ty żyjesz! W pewnym sensie, zły czarownik zamienił mnie w polimerową maść. Czekaj. Chcesz mi powiedzieć, że od początku znałeś babcię Zinę? Tajemnice bywają bardzo użyteczne, majorze, jeszcze nigdy nas nie zawiodły. Użyteczne dla kogo? Bo mnie, jak widać, zdecydowanie zawodzą. Seczenow musiał kompletnie sfiksować, skoro robi ludziom takie rzeczy. Chwilunia, a co z Katią? Z moją Katienką? Może ona też żyje? Niewykluczone, tylko w jakim stanie? Spójrz na mnie, nie wiem, czy nie lepsza byłaby śmierć, choć brak mi darek na potwierdzenie. Błagam cię, Siergiej! Seczenow musi zginąć! Rany, odszedł się wreszcie ode mnie! Kurwa, jego mać! Ale się, kurwa, wpakowałem. Z jednej strony podstępni manipulanci, uważający się za szlachetnych. Fajna giera się zrobiła, nie? Z drugiej radziecki naukowiec z Akademii Nauk, który chce oświecić całą ludzkość, wykorzystując mnie do brudnej roboty. Przynajmniej tak mówią inni manipulanci. Kurwa. No i nie wiem teraz, nie? Czy jedynka, czy dwójka? A my bierzemy jedynkę. Dawaj tam i rozpierdolimy to dziadostwo. No dobra. Pokaż, co tam masz w tym swoim arsenale. I słuchajcie, tak de facto... To jest final chyba, wiecie? Skarbie, strasznie się o ciebie martwię. Oczywiście. Chyba grozi ci niebezpieczeństwo. Dlaczego? Ten pokój już nie jest bezpieczny? Nie, przystojniaku. W moim pokoju nigdy nic ci nie grozi. Dopóki tu jesteś, nie wpuszczę nikogo innego. To na czym polega zagrożenie? Twoja rękawica manipuluje tobą. Zdejmij ją, nim będzie za późno, a będziemy mogli być razem aż do śmierci. O rany. Mam dosyć twojego gadania o rękawicy. Ale ja mam się przydadzą. Kochanie. Tak, bo chcesz mnie zamordować. O, właśnie, to nam się przyda. Jak możesz w ogóle tak myśleć, skarbie? Zabijam tylko żałosnych, napalonych pentaków usiłujących do mnie wejść. Chcę tylko ciebie. Ile razy mam ci powtarzać, żebyś nie zabijała ludzi? Ale to silniejsze ode mnie, skarbie. Nie mogę się powstrzymać. Dobra, nie wiem, czy strzelba, czy to... znosić rękawice, aż się nauczysz. Powinniście jej zakazać namawiania do zdjęcia rękawicy. O, widzisz? Obraca się przeciwko mnie. Wstępna manipulantka. Bo nie wiem co nam będzie potrzebne, kurde, żeby ten... Słuchaj, możesz sobie darować te obsesyjne wywody,
I tak już wszystko szlak trafi. Czym lepiej to zrobić? Jak każesz, panie. Tylko wchodź we mnie często. Ej. Dobra, jeszcze jedną tamtą walniemy, słuchajcie. Jeszcze tylko zobaczę, czy coś tutaj idzie ulepszyć. Ostatecznie. Aha, dobra, to już nie idzie. I tu mamy na maksa, słuchajcie. No to fajno, dobra, to to sobie, a to szło coś ulepszyć. Coś tam idzie, dobra, w razie jakby było potrzebne. Dobra. To też. Już mamy za mało, dobra. No dobra. No tak musi zostać, słuchajcie. Zapisywanie danych. No to dzida tam, tak? To jest 16 minut, no nie no. Coś tu trzeba podejść do jakiegoś. Do dzieła, Sergieju. Zemsta czeka. Spokojnie. Wszystko po kolei. Wolałbym rozmówić się z Seczenowem, zanim zaktualizuje kolektyw i nie będziemy mogli nic zmienić. A nuż nie spodobają ci się jego odpowiedzi. Pokonaj bliźniaczkę. Aha, no to nie nic, musimy tą bliźniaczkę pokonać w takim razie. Jeszcze mam jedno miejsce? Major Nieczajew, kryptonim P3. Ile mamy jeszcze miejsca tutaj? Dwa miejsca, dobra. No to weźmiemy sobie jeszcze jedną kapsułkę. I wytwarzanie, jeszcze wytworzymy sobie... O, jeszcze jedno ammo, dobra. No to jedziemy. O, matko boska, ciekawe jak to... pokonamy teraz. Ale ją wygło. Czym ją będziemy pokonywać? Energię, by zwiększyć siłę swoich ataków. Tak jak ty, zaatakuj ją, by rozładować zebraną przez nią energię i zostawić jej atak specjalny. Lewa czy prawa? Wszystko jedno. Nie masz pojęcia? Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. O kurde. Ale tańcuje. Ale widzę, że najlepiej, chyba najlepszy rodzaj broni właśnie. Kurde. Unik, unik, dobra. Jak nie masz... to dawaj tam na siłę. Ta kobieta nie chce z tobą tańczyć. Tańczysz czy nie tańczysz? Nie poddawaj się, musimy pójść na górę. Kurde, mam nadzieję, że ona nie będzie jakaś trudna. Chociaż trochę mi chyba zadaje obrażeń. Robia roboty i do czego? Do zabijania. Ej, 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 ej. Bliźniaczka da z ciebie wszystko, by cię zabić. No daj, daj, daj. A co czekasz? Dawaj ją tam, nawalaj. Ale tańcuje, tańcuje, tańcuje jak może, ale... jesteśmy lepsi. O kurde. Gdzie ona jest? Ej, 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 no, no, leć się, leć się.
Daj, bo mój dużo nie ma. Ja myślałem, że... O kurde, a tam skoczyło. Jezus Mario. Dobra, dawaj z tego, dawaj tam nawalamy go. Ej, leccie, leccie. Kurde, dawaj, dawaj, gdzie ona jest? Tutaj jest, dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Jezus Maria, dawaj, 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 dawaj. Już nie zostało, słuchajcie. Kurde! I też życia dużo nie zostało. Dawaj, dawaj, dawaj. Spadaj, 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 spadaj. Końcówka, końcówka, słuchajcie. No nie, no nie, 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 nie. Ono końcówka życia. Nie żyje? To jest, to jest, to jest, to jest, to jest. Zdead? Dobra. Chyba pokonana bliźniaczka. O. No to to... To będzie ta... Moja ta. Jezus Maria. Nie mówcie, że ona jeszcze będzie żyła, nie? Ja już nie mam życia. Nic kompletnie. Gra zapisana. No i to jest to dobry motyw na odcinek, słuchajcie, nie? Zdecydowanie. No gdzieś... Windą do góry, dawaj. Gdzie to jest przycisk windy? A, samo mnie wiedział, okej. Okay. Projekt Atomowe Serce. Zatwierdzone na tajnym zgromadzeniu Komitetu Centralnego w dniu 14 lutego 1951 roku. Celem projektu jest pokonanie Stanów Zjednoczonych Ameryki. Zmiana ustroju politycznego. Zniesienie kapitalizmu. Wprowadzenie komunizmu. Utworzenie idei społecznych i moralnych zgodnych z wierzeniami radzieckiego człowieka. Sposób realizacji. Przejęcie placówek strategicznych i wojskowych, a następnie odłączenie i zamknięcie elektrowni jądrowych. Dezaktywacja amerykańskiego atomowego serca. Całkowita kapitulacja rządu i przekazanie władzy przywódcom ZSRR. Jak mieli atomowe to wszystko serce? Zrobić? Cóż, Siergieju? Najpierw sprzedają roboty, potem przekazują je w ramach pomocy humanitarnej. Po osiągnięciu masy krytycznej przejmują elektrownię i odcinają zasilanie. Ja już nie chcę z nim walczyć. Powiedzcie mi, że nie będziemy z nim walczyć. Powiedzcie mi, że to nieprawda. Witajcie, szanowni członkowie Politbiura. Z przyjemnością informuję, że projekt Atomowe Serce został ukończony i jest gotowy do uruchomienia. To ściśle tajny projekt, którego celem jest zmiażdżenie oporu naszych wrogów klasowych w Europie Zachodniej, Azji Wschodniej i oczywiście Ameryce Północnej. Jak wiecie, zakład 3826 już od lat jest obecny na rynku kapitalistycznym. Dostarcza całemu światu siłę roboczą, a konkretnie roboty, całkowicie za darmo, by ominąć sankcje. Dystrybucja tych robotów doprowadziła już do niepokojów społecznych wywołanych rosnącym bezrobociem, ale też, co ważniejsze, sprawiła, że nasze urządzenia znajdują się we wszystkich strategicznych celach bez wyjątku, w tym w elektrowniach jądrowych. Po przełączeniu ich w tryb bojowy,
przejmiemy reaktory jądrowe wroga i zażądamy przekazania władzy w ręce ludu. Granice Związku Radzieckiego rozszerzą się pod sztandarami powstań ludowych. Wykażemy przewagę naszej ideologii i zaniesiemy ją we wszystkie zakątki świata. Związek Radziecki wyprostuje plecy i skieruje wzrok ludzkości w górę ku gwiazdom. Ponieważ wszyscy nasi obywatele zostali już w pełni... Ciekawe, czy my skończymy ten odcinek? Projekt to znaczy tą grę dzisiaj? Zostanie uruchomiony lada chwila. Dziękuję za wasz czas, towarzysze. W życiu bym nie pomyślał, że Sechenov byłby do czegoś takiego zdolny. Dymitr nie jest tym samym człowiekiem, który zaczął ten projekt. Nie wiem, co go zmieniło. Atomowe serce, polityka, czy to, że od lat codziennie nazywany jest geniuszem. No dobra, idziemy do tego gabinetu w takim razie. Po rozwinięciu maksymalnej prędkości koło motocyklu działu zbiegnego 1C69 może przeciąć człowieka na karabin. Ostatnie fanty. To też pokonywaliśmy, nie? Nie mam życia, żebyśmy tutaj się mogli ewentualnie z czymś tam mierzyć. To też zapijać, nie? O, dwie kapsułki życia, fajnie. To mnie wkurzało też. Ładnie tu walu tutaj zbieraliśmy. Tylko jak my będziemy z kimś walczyć, to ja i tak nie. A nie, tu mamy zapis, słuchajcie. I to będzie dobry motyw, żeby zapisać sobie gierkę. I skończyć odcinek i będzie potem finał. Może ten finał nagram, słuchajcie. Na razie sobie zapiszemy gierkę. I słuchajcie, może ten finał nagram od razu, ale tu jest pół godziny idealny odcineczek. I teraz tak, ja sobie będę grał dalej i albo to połączę, albo zrobimy osobno, bo nie wiem jak długo dużo jeszcze zostało, czy to jest może końcówka. Najwyżej po prostu połączymy. Chociaż jest... się zastanawiam jak to czasowo, ale bo muszę po prostu jeszcze jedną rzecz zrobić dzisiaj. Ale słuchajcie, jakby co, to albo się zaraz tutaj będziemy kontynuować i zrobimy już całość do końca, albo podzielimy to na odcinki do przemyślenia i zaraz wracamy, albo z ciągiem dalszym, albo z następnym odcinkiem.